Gmina Osielsko. Wysoko rozwinięta infrastrukturalnie, zapewniająca komfort życia swoim mieszkańcom, dbająca o jak najlepsze warunki i poziom edukacji dzieci i młodzieży, promująca zdrowy styl życia. Stanowisko zastępcy wójta to poważna funkcja. Czy jest coś, co pana zaskoczyło w praktyce pracy w samorządzie? Jeżeli chodzi o postrzeganie tej funkcji, rzeczywiście jest to poważna funkcja. Już sam ustawodawca o tym przesądza, statuując zastępcę wójta, przypisując mu takie, a nie inne uprawnienia. Inna kwestia, że jeżeli będziemy to rozważać w takim zakresie praktycznym, to zastępca wójta jest szczególną osobą, gdyż jest to swoisty bufor, który ma raz hamować zapędy wójta, a z drugiej strony ma pomagać, śledzić i podpowiadać. A czy coś zaskoczyło mnie w pracy samorządowej? Powiem szczerze, raczej byłem przygotowany do tego, aby działać w samorządzie, bo samorząd traktuje wręcz jako moje hobby. Ale zaskoczyło mnie. Zaskoczyło mnie to, że samorząd jako taki powinien być praktycznie niezależny, samorządny, a w dużej mierze podlega różnym instrumentom, które hamują rozwój normalnej samorządności, takiej z prawdziwego słowa znaczenia. Czyli ta wspólnota podlega nie tylko tej kontroli i nadzorowi pod względem zgodności z prawem, ale w wielu kwestiach jest hamowana. No, moim zdaniem, w moim odczuciu są to hamulce w postaci takich niepotrzebnych procesów, bardzo sformalizowanych. A czy jest coś, co chciałby pan zmienić w naszej gminie? O, pytanie, które może być gwoździem do trumny lub taką odskocznią do góry. Czy można coś zmienić, czy coś chciałbym zmienić? No, przede wszystkim, tak jak zawsze powtarzałem, jeszcze jak byłem radnym, że chciałbym, aby nasza wspólnota była wspólnotą nas wszystkich. W moim odczuciu należałoby tutaj iść w nowoczesne technologie i w pełną informatyzację naszej gminy. Stosowanie wszystkich możliwych środków, które pokazałyby, że każdy mieszkaniec jest w stanie w jakimś zakresie sprawować tą władzę. Czyli generalnie chodzi mi o to tutaj, żeby w możliwie szerokim zakresie wszelkie obywatelskie ruchy oddolne były jak najbardziej wprowadzane i implementowane w nasze codzienne życie. W pana ocenie, czy samorząd terytorialny w Polsce rozwija się prawidłowo? O, bardzo dobre pytanie, czy rozwija się prawidłowo. 30 lat uprawnia do tego, aby dokonać pewnej oceny. W moim odczuciu potwierdzam to, co mówią specjaliści, profesorowie, twórcy samorządu terytorialnego, że nowelizacja i wprowadzenie samorządu terytorialnego w nasze życie publiczne było z jednych z najlepszych posunięć. Niestety, jak czas pokazuje, te rozwiązania nie zawsze nadążają za potrzebami i za tym, co nas spotyka w dniu codziennym. Należy też powiedzieć, że te 30 lat pokazało dobitnie, że są pewne obszary, które należałoby nowelizować, wprowadzać nowe rozwiązania. Ustawodawca w tej chwili wprowadził już całkiem nie tak dawno, bo zeszłego roku, pewne rozwiązania, które nas unowocześniają. Ale osobiście uważam, że w szczególności należałoby zmienić całkowicie funkcjonowanie samorządu pośredniego, czyli powiatów. Tutaj jest dużo do zrobienia i gdyby ten powiat funkcjonował jeszcze bardziej, był związany, kooperował z samorządem podstawowym, czyli z jednostkami gminnymi, uważam, że ten samorząd byłby pełniejszy i bardziej sprawny. Także tutaj należy na pewno to zmienić. Inna kwestia, która jest niebezpieczna dla samorządu w tej chwili, to według moich ocen duże upolitycznienie struktur samorządowych. Całe szczęście w naszej gminie to jeszcze nie jest tak widoczne, ale już takiej Bydgoszczy, która jest już większą jednostką, aczkolwiek podstawową, tam zaczyna się robić już, no powiedzmy, mówiąc poglądowo, nieciekawie. I chciałbym tak dożyć takich czasów, gdzie samorząd będzie tak funkcjonował dobrze jak w Szwajcarii,
bez politycznych rozgrywek, jakichś dziwnych treści, żeby po prostu działać i zarządzać tymi sprawami, które są najbliżej nas. I tego życzę między innymi sobie i wszystkim mieszkańcom. A czy jest coś, co chciałby Pan przekazać mieszkańcom z okazji 30-lecia samorządu? No przede wszystkim chciałbym życzyć im zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo radości, codziennego, że tak powiem, zadowolenia z funkcjonowania wspólnoty. Oby żyło nam się lepiej. No a przede wszystkim gratuluję im wytrwałości, bo wytrwać 30 lat w samorządzie, bo to jest pewien związek. Nie powiem, że to jest związek małżeński, ale jednak związek. No i życzyłbym nam wszystkim, żeby żyło nam się coraz lepiej.